Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam top 5 najbardziej uniwersalnych muszek do Minecrafta i wszystkie myszki będziemy oceniać w czterech kategoriach, czyli w drag kliku, butterfly kliku, jitterze oraz jakości wykonania i wygodzie. Na wstępie powiem, że jest to lista stworzona przeze mnie i nie każdy musi się z nią zgadzać. Jeśli macie własną listę, możecie się nią podzielić w komentarzach. Zapraszam również na Discord, do którego link macie w opisie. A my bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Tak więc na piątym miejscu znajduje się Bloody A60, gdyż niestety A70 nie da się już kupić. Ogólnie draga w tej myszce oceniam 5 na 10, gdyż da się na niej wyklikać bardzo dużej ilości CPS. Niewielkim minusem w tej myszce jest to, że podczas draga się dosyć mocno przesuwa, lecz jest wiele sposobów, aby temu zapobiec. Butterfly klika również oceniam 5 na 5, gdyż mysz ta ma bardzo szerokie przyciski, co bardzo ułatwia ową metodę klikania. Również plusem dla tej myszki jest to, że w programie da się zmienić debounce time, lecz sam program jest dosyć brzydki i mało intuicyjny, lecz ogólnie butterfly na tej myszce wychodzi bardzo dobrze. Kolejny sposób klikania to jitter click i na tej myszce oceniam go na 2 punkty, ponieważ jest on tragiczny, a same przełączniki w tej myszce bardzo ciężko się klikają oraz mają słaby feedback. Jeśli jesteście zawodowymi jitter clickerami lub planujecie nauczyć się jitter clicka, to stanowczo odradzam wam kupowanie tej myszki. Jeśli chodzi o jakość wykonania i wygodę, tutaj oceniam na 3 punkty, gdyż mysz ta nie jest jakoś bardzo wygodna, a sama jakość użytych materiałów nie jest najlepsza. Również sam wygląd myszy i podświetlenie jest moim zdaniem trochę brzydkie, lecz jeśli macie mały budżet i nie macie zamiaru jitter clickować, to jak najbardziej wam tą myszkę polecam. Na czwartym miejscu postanowiłem dać Rocket Cone Aimo. Ogólnie drag click na tej myszce wychodzi nawet dobrze, dlatego postanowiłem go ocenić 4 na 5. Lecz niestety nie jest to mysz idealna do tego sposobu klikania i nie pozwala wyklikać bardzo dużych ilości CPS. Lecz mimo to do Godbridge'a czy Moonwalka się jak najbardziej nadaje. Butterfly click na tej myszce wychodzi nawet nieźle, lecz przez sam kształt i różne odstające elementy oceniam go 4,5 na 5. Jeśli nie patrzeć na sam kształt i inne rzeczy tego typu, to mysz ta ma bardzo szerokie przyciski, co jak wiadomo przy butterfly clicku się bardzo przydaje. Również jitter click na tej myszce jest dosyć dobry i postanowiłem go ocenić 4 na 5, ponieważ switche w tej myszce nie stawiają dużego oporu oraz mają dobry feedback. Jakość wykonania oraz wygodę w tej myszce oceniam 3,5 na 5, ponieważ mysz ta jest dosyć duża, dlatego osobom z mniejszymi rękami na pewno nie przypadłaby do gustu. Również waga jest dosyć duża, co może utrudniać dynamiczne ruchy w rozgrywce. Rzeczą, która też mogłaby przeszkadzać podczas rozgrywki, to różne odstające elementy, lecz jeśli na to nie patrzeć, to sama jakość materiałów, które zostały użyte, jest bardzo dobra i myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Na trzecim miejscu znajduje się Rocket Cone Aimo. Jeśli chodzi o drag clicka, to myszka jest jedną z najlepszych myszek do draga i jeśli miałbym ją ocenić, to oceniłbym ją 5 na 5. Również z tego co wiem, to tekstura tej myszki jest bardzo dobra, więc nie musicie naklejać na nią żadnych tasiem ani grip tape'ów. Butterfly click na tej myszce jest nawet spoko, lecz przez dosyć wąskie przyciski dużo osób może napotkać z nim problemy, dlatego oceniam go 3,5 na 5. Jitter click w tej myszce jest bardzo dobry i oceniam go 4 na 5. Jeśli dobrze umiecie jittera, to ta myszka jest jak najbardziej dla was i na spokojnie wyklikacie na niej 15 CPS. Jeśli chodzi o jakość wykonania i wygodę, to oceniam ją 4 na 5, gdyż myszka ma trochę klockowaty kształt i dla wielu osób jest to średnio wygodne, lecz do samego wykonania i materiałów nie można się przyczepić. Na drugim miejscu znajduje się wszystkim dobrze znany Glorious Model O oraz D i Wireless. Drag click na tej myszce wychodzi nie najgorzej, lecz zawsze mogłoby być lepiej, dlatego oceniam go 4 na 5. Jeśli chodzi o Butterfly Clicka, to jest to jedna z najlepszych dostępnych myszek, na której wyklikacie duże ilości CPS Butterflyem i ze względu na to postanowiłem Butterfly Clicka ocenić 5 na 5. Również szerokie przyciski bardzo pomagają uzyskać więcej CPS. Jednak Jitter Click na tej myszce nie jest jakiś bardzo dobry i postanowiłem ocenić go 3,5 na 5. Z uwagi na to, że przyciski mają średni feedback, co jak wiemy jest sporym utrudnieniem przy Jitter Clicku. Samą jakość i wygodę oceniam 5 na 5, gdyż grałem na modelu D u kolegi i myszka była bardzo wygodna oraz grało się na niej bardzo przyjemnie i bez problemu. I na pierwszym miejscu znajduje się Rocket Cone Pure Oval A oraz Ultra. Drag click na tych myszkach wychodzi bardzo dobrze, dlatego oceniam go 5 na 5. Również kształt tych przycisków pomaga w tym, aby myszka się nie przesuwała podczas short dragów. Sama tekstura przycisków jest podobna do grip tape'a, co znacząco ułatwia drag clicka. Butterfly click również wychodzi na tej myszce bez większych problemów, dlatego oceniam go 4,5 na 5 i mogłoby się wydawać, że myszka ma wąskie przyciski, lecz wcale tak nie jest. I jeśli chodzi o butterfly clicka, to myszka jest jedną z najlepszych myszek do tego sposobu klikania. Również jitter click jest w tej myszce bardzo dobry i postanowiłem ocenić go 4,5 na 5, ponieważ switche w tej myszce nie stawiają dużego oporu oraz bardzo łatwo wywołać na tej myszce trykania.
Jakość, wykonanie oraz wygodę w tej myszce oceniam 5 na 5, ponieważ myszka moim zdaniem jest bardzo wygodna oraz ma bardzo fajny kształt. Również waga jest dosyć optymalna, czyli przy dynamicznych ruchach nie będziecie mieli problemów. A jeśli chodzi o użyty materiał, to jak w przypadku większości myszek Rokata, są one w bardzo dobrej jakości. Okej, tak więc to już by było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, standardowo możecie zostawić łapeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi, strzelcie subika. Zapraszam również na Discorda, którego link macie w opisie. A ja już się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.